tutaj tablicę. Jakoś to musimy się poukładać. Może w międzyczasie... A, przywitam gości, tak? Bo widzimy gości. Takich domowników gości, tak? Czyli domowników, którzy wyjechali i przyjechali. Tam już widzę Zosia i Józek Burkowie machają nam, tak? Witamy was serdecznie. No oczywiście tutaj, jak tam w Anglii? Co? Rozumiesz po polsku? Witamy Magdę serdecznie. Na długo przyjechałaś? Już jutro rano jedziesz, czyli nie zdążymy wypić kawy z tobą. Kasia z Łodzi, no chyba, że tutaj Kasia. Kasia jest regularnie, nas odwiedza coraz częściej. Tak, ktoś tutaj mi podpowiada, a kto nas odwiedza dzisiaj po raz pierwszy? Są takie osoby? Tak, witamy serdecznie, przywitajmy go. Tutaj właśnie, no też nie wiadomo, jak to powiedzieć, Głogów czy Wrocław, no ale oni teraz we Wrocławiu są, Kasia. Tak, i Tomasz. Dobrze, posłuchajcie, czy to jest widoczne tutaj? Chyba ta sekcja nie za bardzo będzie widzieć. Tak, więc... Może damy to z tej strony, Jarek, pomożesz mi? Tak, żeby oni mogli widzieć, bo nie będą słuchać i zasną. Nie zasną, będziesz pilnować, tak? Dobra, fajnie. Dobrze, posłuchajcie. Więc tak, powracamy do naszego tego szerokiego tematu kluczowe prawdy. A w ramach tego rozpocząłem 2 tygodnie temu mówić na temat duchowego wzrostu. I dlaczego mówię na ten temat? Jednym z powodów jest to, żebyśmy jako nowonarodzeni wierzący wiedzieli, w jaki sposób Bóg prowadzi nas we wzroście. Bo wtedy, kiedy to rozumiemy i widzimy, wiemy, to jest nam łatwiej współdziałać z Bogiem. W Słowie Bożym jest napisane, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, ma moc doprowadzić je do końca. A więc wszystko, co się dzieje w naszym życiu dobrego, wszystko, co się dzieje w naszym życiu Bożego, opiera się na Bożym działaniu. Bóg rozpoczął w nas swoje dzieło. Bóg rozpoczął w nas swoje dzieło, kiedy nawróciliśmy się do Niego, uznaliśmy Jezusa jako swojego Zbawiciela, narodziliśmy się na nowo. Ale na tym Bóg nie skończył. Bóg dalej prowadzi swoje dzieło w nas. Chce doprowadzić nas do tego, co w Biblii jest nazywane dojrzałością albo pełnią wieku Chrystusowego, albo po prostu uświęceniem. Są różne określenia. I to, do czego Bóg nas prowadzi, prowadzi nas na drodze wzrostu. A więc o tej drodze wzrostu mówimy. Myślę też, że kiedy poświęcimy trochę czasu, żeby pewne rzeczy sobie tak w takim porządku powiedzieć, to łatwiej nam będzie jakby zrozumieć pewne pojęcia w Biblii. Oczywiście jest to niemożliwe, żebym powiedział wszystko, ale chciałbym powiedzieć o takich jakby kluczowych prawdach, które kiedy je uchwycimy, to po prostu inne rzeczy też będzie nam łatwiej zrozumieć. A więc dobrze, zaczniemy od 1 listu do Tesalonicza. Będziemy mieli też teksty dzisiaj prezentowane. Jak to widać? Jedno przez drugie, tak? Nie, jedną część i drugą część, czyli niedobrze stoimy, tak? Co możemy zrobić, żeby było lepiej? Co? Tak? To? To dobra, no to jeszcze, poprosimy. No to jeszcze musicie...
pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział i 23 wiersz, jest pokazane, są wymienione, w jaki sposób Bóg nas prowadzi we wzroście. Dwa tygodnie temu o tym mówiłem. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cały duch, dusza i ciało. A więc Bóg rozpoczął swoje dzieło od naszego ducha. Bóg rozpoczyna swoje dzieło w nas od naszego ducha. Później chce to, co rozpoczął w naszym duchu, rozwinąć na naszą duszę. I tutaj my musimy współdziałać z Nim i o tym więcej za tydzień. I oczywiście to, co dzieje się z naszą duszą, ma też wpływ na nasze ciało, czyli wyraża się naszym sposobem życia. Czyli Bogu nie chodzi tylko o to, że my w środku jesteśmy, coś żeśmy doświadczyli. To jest bardzo ważne, to jest kluczowe i zasadnicze. Ale Bogu chodzi o to, żebyśmy prezentowali zmieniony styl życia, żeby to demonstrowało się, to Boże życie, w naszym sposobie życia. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się naszym duchem, żebyśmy porozmawiali trochę o duchu. Przeczytajmy drugi list do Koryntian, 5 rozdział i 17 wiersz. Też dwa tygodnie temu ten wiersz czytałem. Przeczytajmy razem, co tam jest napisane. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Odwoływałem się, powtórzę to. Odwoływałem się dwa tygodnie temu do takiego stwierdzenia. No ale przyjrzyj się w lustrze. Jesteś w Chrystusie? Jesteś w Chrystusie? Kto z was wierzy, że jest w Chrystusie? Przyjrzyjcie się w lustrze. Czy wszystko stało się nowe? Tak? Tak? Czy wszystko stało się nowe? Mamy ten sam kolor oczu, mamy tą samą fryzurę, mamy ten sam wygląd, mamy tą samą wagę, tak? Mamy te same skłonności w nas są, które się odzywają. Więc o czym mówi Biblia? Co jest tym nowym stworzeniem? Co jest tym nowym stworzeniem, które jest zupełnie nowe, zupełnie nowe? Tak? Przeczytajmy Ewangelię Jana, 3 rozdział i 6 wiersz. Co tam mamy napisane? Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Posłuchajcie to, ta moja ręka, to wszystko, moja osobowość, z czego to się narodziło? Z ciała. I co się narodziło z ciała, jest ciałem. Natomiast stało się coś niezwykłego. Jest we mnie nowe stworzenie, które narodziło się z ducha. I co jest tym nowym stworzeniem? Co się narodziło z ducha, jest duchem. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy mieli to poukładane, że Bóg rozpoczął swoją pracę w nas, dając nam nowego ducha. I w oparciu o tego ducha Bóg działa dalej w naszym życiu. Oczywiście to jest umowny taki obraz, żebyśmy mogli to sobie jakoś wyobrazić i kiedy, przynajmniej ja, kiedy pewne rzeczy widzę, to jakoś łatwiej to zapamiętuję. Więc wiele osób rysuje, żeby to przedstawić, trzy okręgi. Mi było łatwiej narysować coś takiego. I to jakby, one pokazują te trzy sfery, które są w nas. Po pierwsze, nasz duch, nasza dusza, którą zajmiemy się za tydzień i nasze ciało, którym zajmiemy się za dwa tygodnie.
Ale dzisiaj właśnie porozmawiajmy o tym nowym stworzeniu, które w nas jest. To jest bardzo ważne. Jest w nas nowe stworzenie. Chciałbym, żebyście też zwrócili uwagę tutaj na tą przerywaną linię, bo wierzę, że to nowe stworzenie, ten duch jest otoczony, albo użyję takiego określenia, zanurzony w Duchu Świętym. Jesteśmy otoczeni Duchem Świętym. Słowo Boże mówi, że Duch Święty gdzie jest? Mieszka? Mieszka w nas. I Duch Święty jest jakby otacza to nowe stworzenie i Duch Święty cały czas wpływa na to nowe stworzenie. Nasza relacja z Bogiem, nasza relacja z Duchem Świętym, w drugim liście do Koryntian, tego tutaj nie ma, 13 rozdział i 13 wiersz, jest napisane tak. Miłość Boga, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami. Co to znaczy mieć społeczność z kimś? Przebywać z nim, mieć z nim więź, rozmawiać z nim, mieć jakby wspólne sprawy, które się dzieli. To oznacza posiadać komunikację, to oznacza rozwijać relacje. I Słowo Boże nam mówi słowami Pawła, który wypowiadał to błogosławieństwo, niech społeczność Ducha Świętego będzie z wami. To oznacza, że my mamy dostęp do Ducha Świętego, mamy kontakt z Duchem Świętym, możemy słyszeć Ducha Świętego, ale gdzie jest ta sfera? To jest w naszym duchu, dlatego że Duch Święty jest w nas. Jezus, kiedy mówił o Duchu Świętym, zapowiadając Jego przyjście, powiedział coś takiego, że On wśród was będzie, wśród was jest i w was będzie. Chyba nie można mieć głębszej relacji z Bogiem, jak to, kiedy jest to stwierdzenie, On jest w was. W liście do Kolosan Paweł mówi, Chrystus w was, nadzieja chwały. I posłuchajcie, to nie są tylko symbole, to jest rzeczywistość, to jest prawda. Ktoś w tobie jest. Ktoś wielki, to jest ten Bóg w osobie Ducha Świętego. Jeżeli narodziłeś się na nowo, to Jego obecność jest, otacza twojego ducha. Chyba tutaj już było cytowane takie stwierdzenie, że ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest w świecie. To też nie jest symbol. To jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość, którą my musimy widzieć w swoim życiu. Musimy być tego świadomi. Musimy poruszać się w wierze, w tą rzeczywistość, że jest we mnie, jest we mnie, jest we mnie ten, który jest silniejszy od tego, który jest w świecie. Jest we mnie ktoś, kto ma więcej mocy niż wszystkie pokusy, jakie on daje. Prawda? Jest we mnie ktoś, kto ma więcej mocy niż cała fala zniechęcenia, strachu i lęku, które chciałby narzucić na moje życie. Jest we mnie ktoś, kto jest większy. Jest we mnie ktoś, w kim jest więcej nadziei, w kim jest więcej radości, więcej prawdziwego życia niż strachu, lęku, smutku, beznadziei i bólu, który jest na tym świecie. Jest we mnie ktoś. To jest Jezus w obecności Ducha Świętego, z którym mam relację poprzez swojego ducha, który narodził się z Niego. A więc porozmawiajmy trochę o cechach tego nowego stworzenia. Nie wymienimy wszystkie, ale chciałbym, żebyśmy na niektóre z nich zwrócili uwagę. Pierwszy list Piotra,
pierwszy rozdział i 23 wiersz. Przeczytamy razem. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Posłuchajmy, czytajmy się albo jakby zagłębmy się w te słowo, co to jest napisane, że jesteśmy odrodzeni z jakiego nasienia? Nieskazitelnego, ale tak, z nieskazitelnego. I tym nasieniem nieskazitelnym jest Słowo Boże. Posłuchajcie, co to znaczy, że jesteśmy odrodzeni z nasienia nieskazitelnego? Co to oznacza dla ciebie? Co to oznacza dla mnie? Potrafisz powiedzieć? Pomyślcie, co to znaczy? Tak, dlaczego? Bo z tego nasienia co powstaje? Bardzo dobry owoc. Czyli to, co wyrasta, ma związek z tym, z jakiego nasienia wyrasta. Jeżeli jesteśmy odrodzeni z nieskazitelnego nasienia, to jaka natura z tego nieskazitelnego nasienia w nas wyrosła? Nieskazitelna. I teraz sobie myślisz o wszystkich swoich brakach i błędach, ale wiesz, o czym myślisz? Myślisz o swojej duszy. Jeżeli zaraz o sobie myślisz, ja nieskazitelny, ja jeszcze mam takie myśli, jeszcze mam takie pokusy, jeszcze z tym się zmagam, właśnie myślisz o swojej duszy. Dlatego jest ważne, żeby to zrozumieć, bo jeżeli tego nie rozumiemy, to trudno będzie nam to przyjąć i uznać jako fakt, jako prawdę. Myślisz o swojej duszy. Twoja dusza, to, co widzisz w swojej duszy, jest tylko potwierdzeniem, że potrzebujesz przemiany. Tak? Ja też potrzebuję przemiany. I tym będziemy się zajmować za tydzień. Potrzebujemy przemiany. Potrzebujemy zmienić swój sposób myślenia. Potrzebujemy zmienić swoje nawyki, różne postawy, dlatego, że to jest w naszej duszy. Ale w naszym duchu, jeżeli narodziłeś się na nowo, jest nieskazitelna natura, ponieważ ona bierze swój początek z nieskazitelnego nasienia, które włożył w nas Duch Święty. A więc pierwsza cecha, jaką zapiszemy tutaj, to będzie nieskazitelność. W skrócie napiszę. Dobrze, a więc przeczytajmy następny tekst. Pierwszy list Jana. Tutaj będziemy mieli tylko jeden wiersz, ale za chwilę zajrzymy do całego tego fragmentu, który podałem. Pierwszy list Jana, 3 rozdział i 9 wiersz. Przeczytajmy go. Tak? Co tutaj mamy napisane o tym nowym stworzeniu? Że co? No powiedzmy, miejmy odwagę, tak? Co jest napisane? Że nie popełnia grzechu. I znowuż sobie myślisz o wielu upadkach w swoim życiu. Ja też. Tak? Mamy tak do kontrastu. Właśnie jeżeli nie mamy tego poukładane, to możemy jakby doszukiwać się w Biblii pewnych sprzeczności. Bo w tym samym liście jest napisane, każdy, kto mówi, że nie zgrzeszył, jest kłamcą i uczynił kłamcę z Boga. A tutaj jest napisane, że kto się narodził z Boga, grzechu nie popełnia. Więc jak to jest? Tak? Jak to jest? O czym to jest mowa? Dlaczego grzechu nie popełnia? Gdyż posiew Boży. Powiedzmy to, posiew Boży. Czyli co to jest? Te nieskazitelne ziarno jest w nim. I z tego nieskazitelnego ziarna wyrosła nieskazitelna natura. Chrystus w nas.
Zobaczmy na ten tekst, na te wszystkie wiersze, które ja tutaj podałem od 8 do 12 wiersza, ponieważ jest on bardzo ciekawy. Więc pozwolę sobie na to, żeby zatrzymać się na nich. Pierwszy list Jana, 3 rozdział od 8 do 12 wiersza i po prostu chcę się podzielić z wami to, co dotknęło mojego serca, kiedy rozważałem ten tekst. A więc mamy to, co mamy już tutaj napisane. Kto popełnia grzech, jest z diabła. Gdyż diabeł od początku grzeszy, po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Czyli co? Grzech. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje. Ja czytam trochę z innego tłumaczenia. Czyli nasienie Boga w nim pozostaje, dlatego nie popełnia grzechu. I nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Nie może grzeszyć. Posłuchajcie. Zanim pójdziemy dalej, zatrzymam się tutaj. W liście do Rzymian jest mowa o prawie ducha. Że prawo ducha uwalnia mnie od prawa grzechu i śmierci. Prawo nie zawsze oznacza napisane przykazania, tylko pewne zasady, które funkcjonują. Tak jak prawo grawitacji. Jest takie prawo i wszyscy, którzy są, żyjemy na ziemi, temu prawu podlegamy. Prawo grzechu śmierci polega na tym, że jest w nas grzeszna natura, która powoduje, że grzeszymy. I nie możemy z tym nic zrobić. List do Rzymian jest napisane, że teraz w Chrystusie coś się stało, zostało w nas włożone prawo ducha. Moje prawa w liście do Hebrajczyków jest, Bóg mówi, wypiszę na ich sercach. Już nie na tablicach tam innych, ale na ich sercach. I teraz to prawo coś powoduje we mnie. Jeżeli żyję w duchu, bo to jest jakby cała walka i całe napięcie w naszym życiu, czy żyjemy w ciele, czy jesteśmy niemowlakami, czy żyjemy w duchu. Pierwszy list do Koryntian o tym mówi. Mówi do zbawionych ludzi. Trzeci rozdział. Ja nie mogłem do was mówić jak do dorosłych, ale jak do niemowląt. Bo jeśli jeszcze między wami jest zazdrość, kłótnia i spór, to jeszcze dziećmi jesteście. Jesteście cieleśni. Paweł nie powiedział tutaj, że oni są niezbawieni. Tylko powiedział, że we swoim wzroście, w swoim zbawieniu nie żyją w duchu, tylko ulegają tej naturze cielesnej. Tak? Natomiast jeżeli my poddajemy się pod prawo ducha, to powiem wam tak. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że kiedy to prawo ducha dochodzi w nas do głosu, to nie jest kwestia, że my zadajemy sobie pytanie, czy można grzeszyć, czy nie. To jest kwestia, że my nie chcemy. Rozumiecie to? My nie chcemy. My nie chcemy. Dlaczego? Bo to jest nasza natura. To tak samo jak w Bożej naturze jest wstręt do grzechu, to coś z tej natury to jest właśnie ta Boża natura w nas. My nie chcemy. To nie jest kwestia, czy można, czy nie, do czego, jak daleko nam pozwalają przepisy, a czego nam zabraniają. Nie. My po prostu nie chcemy. I nawet jeżeli znamy tą prawdę o łasce, to nigdy ta prawda o łasce nie będzie dla nas użyta, żeby użyć ją jako przyzwolenie do grzechu, bo wiedząc, że Bóg nam przebacza, to i tak źle się czujemy, kiedy grzeszymy. Bo to jest natura. To jest siła natury. To jest coś, co zmieniło się, co jest inne niż w Starym Przymierzu. Po prostu została zmieniona natura. Dlatego tutaj jest napisane, nie może grzeszyć. Nie może grzeszyć. Dobra, czytajmy dalej ten fragment. 10 wiersz. Potem poznaje się dzieci Boże, dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. I teraz 12 wiersz.
Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe. A jego brata, czyli kogo? Abla, były sprawiedliwe. Były sprawiedliwe. Ja się zastanawiałem, przez chwilę się zastanawiałem nad tym stwierdzeniem. Kain zabił Abla, ponieważ jego uczynki były złe. A jego brata Abla były sprawiedliwe. Ja tak się zastanowiłem, jakie znamy uczynki Abla, o których mówi Biblia. Abla, nie Kaina, tylko Abla. Jakie znamy uczynki? Tylko jeden. Biblia opisuje tylko jeden uczynek. Mianowicie taki, że złożył ofiarę z baranka. I o tym uczynku, myślę, że tą ofiarę nie składał jednorazowo, i o tym uczynku, znamy tylko ten uczynek, jest napisane, jego uczynki były sprawiedliwe. Jakie znamy uczynki Kaina? No wiemy, że zabił Abla, ale tutaj Biblia nam mówi, że on zabił Abla, ponieważ jego uczynki były złe, czyli były jakieś inne złe uczynki, które spowodowały, że zabił Abla. Jakie to były uczynki? Złożył też ofiarę Bogu z płodów ziemi. Widzicie, uważam, że jest to obraz bardzo głębokiej prawdy dotyczącej duchowej rzeczywistości. Płody ziemi to jest owoc naszej pracy, naszego trudu i naszych starań. Nigdy w taki sposób nie przypodobamy się Bogu i nie zostaniemy uznani za sprawiedliwych. Abel złożył ofiarę z baranka. Musiałaby zostać przelana krew i to nam wskazuje na ofiarę Jezusa Chrystusa. I to jest droga do sprawiedliwości. My możemy zostać uznani za sprawiedliwych przed Bogiem tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I to nowe stworzenie w nas, to nowe stworzenie, o którym mówiłem, jest wynikiem nie tego, że my pracujemy, składamy ofiary z plonów ziemi. Zresztą ciekawe jest to, że tą ziemię najpierw Bóg przeklął. Tak? Tam jest napisane, że z powodu grzechu ziemia została przeklęta. A więc my czasami, tak samo nasza grzeszna natura, to jest coś, co jest przeklętego. I my z tego staramy się nieraz coś przynieść Bogu. My potrzebujemy ofiary Jezusa Chrystusa. Tylko przez tę ofiarę. To jest dobre miejsce, żeby głosić Ewangelię. I każdej osobie, która tutaj jest i nie uznała Jezusa jako swojego Zbawiciela, nie powierzyła swoje życie Jezusowi Chrystusowi, każdej osobie naszym przywilejem jest ogłoszenie, że tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa możesz zostać uznany za sprawiedliwego przed Bogiem, być pojednany z Bogiem, by twoje grzechy zostaną usunięte. W tobie zostanie zrodzona nowa natura, narodzi się na nowo. A więc, chociaż nam trudno może to powiedzieć, ale wniosek jest taki. To nowe stworzenie jest bezgrzeszne, które jest w nas. Które jest w nas. No dobrze, to teraz Rzymian 8:16. Przejdziemy jeszcze przez kilka rzeczy. I oczywiście to nie są wszystkie. Jakoś wybrałem tak, kierując się, co jest ważne dla nas. Ale proszę, czytajcie Biblię pod tym kątem. Co Biblia mówi o nowym stworzeniu w tobie i we mnie, jeżeli narodziłeś się na nowo. List do Rzymian, 8:16, czytamy tak. Razem czytamy. Tento duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Koniec, nie ma jeśli. Tento duch świadczy. Chodzi mi o to słowo świadczy.
I zwróćcie uwagę na połączenie. Tak? Ten to duch. O jakim duchu jest mowa? Świadczy wespół z czym? Z duchem naszym. Czyli widzicie, jest znowuż to połączenie. Duch Święty i nasz duch. Jeżeli pamiętacie to, jak to narysowałem, że ten nasz duch jest otoczony Duchem Świętym i ten Duch Święty oddziałuje na naszego ducha. I jedną z rzeczy, którą robi Duch Święty, to on poświadcza naszemu duchowi, daje pewne przekonanie, daje pewne świadectwo, a jest takie słowo, które to określa, daje nam pewną tożsamość. Czyli jakie to jest świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A więc to nowe stworzenie, w tym nowym stworzeniu jest pewność tego, kim jest. Kim jest. Zobaczcie, podobne jest następny tekst, pierwszy list Jana, 5:10-11. Kto wierzy w Syna Bożego, ma co? Czyli ma w sobie co? Jakieś przekonanie. Prawda? Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie, ma jakieś przekonanie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą. Gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A teraz jakie jest to świadectwo? A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. I gdzie to świadectwo jest? W każdym, kto wierzy w Syna Bożego. Ma w sobie świadectwo. A więc to nie jest arogancja. Dlatego mówimy, możesz na tej ziemi żyć w przekonaniu, że jesteś zbawiony. Możesz na tej ziemi żyć w przekonaniu, że jesteś Bożym dzieckiem. To jest moc nowego narodzenia. To jest to świadectwo. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, żebyś wiedział, skąd masz czerpać swoją tożsamość. Dobrze, ostatni tekst i będziemy zbliżać się do końca. Aha, a więc tutaj zapiszemy. Napiszemy krótko. Synostwo i pewność życia. Kiedy mówimy o życiu Bożym, wiecznym. I list do Galacjan, 5:22-23. Jakie jest to nowe stworzenie? Owocem zaś ducha są. I teraz zwróćcie uwagę. Owocem czego? Albo kogo? Przepraszam bardzo. Owocem kogo? Jeszcze raz. Owocem ducha. To nie jest owoc naszego usposobienia. To nawet nie jest to, że jesteśmy kulturalni. Prawda? Bo my możemy być wychowani jako dobrzy ludzie, mili i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Jest mowa o owocu ducha. Owoc ducha to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu, czy takim nie ma prawa. A więc jakie jest to nowe stworzenie w tobie i we mnie? Ono jest pełne miłości. Ono jest pełne radości. Ono jest pełne pokoju. Ono jest pełne cierpliwości. Jest pełne uprzejmości. Jest pełne dobroci. Pełne wierności. Jest pełne łagodności, wstrzemięźliwości, czyli opanowania, powściągliwości. Czyli to nie jest nieopanowane życie. I teraz sobie myślisz, jak to wypracować? Jak to wypracować? Tak? Muszę nad tym pracować. Kiedy to czytamy, to możemy popadać po prostu w zamieszanie. Ale mi do tego daleko. W twoim duchu to jest. To jest cecha nowego stworzenia. Jest ważne, jak my żyjemy. Jest ważne, czemu my się poddajemy. O tym w następnych 2 tygodniach. Ale dzisiaj chciałbym jakby powiedzieć to, że
Bóg rozpoczął w każdym z nas swoje działanie. Że dzisiaj w tobie, jeżeli jesteś nowonarodzoną osobą, jeżeli nawróciłeś się, jeżeli uznałeś Jezusa jako Pana, jeżeli odwróciłeś się od swojego grzesznego sposobu życia i zwróciłeś się do Jezusa, Duch Święty wstąpił na ciebie, wzbudził w tobie nowe stworzenie. Stare przeminęło. Jest coś w tobie, to jest całkowicie, absolutnie nowe. To jest prawda. To jest prawda. Niezależnie od tego, jak się czujesz, co myślisz, co się dzieje teraz w twoim życiu, jest ważne, żebyś stał na Bożym Słowie, który w tym drugim liście do Koryntian, tego nie mamy tutaj, już to już jest wszystko, ale czytaliśmy 5 rozdział, chyba 2 do Koryntian, 17 wiersz, że kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Tak? A wiersz wcześniej jest napisane, my już odtąd nikogo nie znamy według ciała. I jest ważne, żebyś zrozumiał, żebyś też siebie nie znał według ciała. Bo widzisz, diabeł ma na tym korzyść. Kiedy my czerpiemy swoją tożsamość z duszy, co my o sobie myślimy? Tak? Przyjmujemy potępienie, strach, zamieszanie, tak? Niepewność. Dusza jest siedliskiem naszych stresów. Dusza jest siedliskiem naszego załamania. Dusza jest siedliskiem naszej depresji, naszej niepewności. Tego nie ma w duchu. Tego nie ma w duchu. W duchu jest ten, który jest silniejszy od tego, który jest w świecie. Tego nie ma w duchu. A więc jeżeli po prostu czerpiesz i myślisz o sobie w tym znaczeniu, jakby czerpiesz ze swojej duszy, to coś musi się stać w nas. I tutaj już wchodzimy na kolejny temat, który będzie za tydzień, że musimy przemienić się w duchu swojego umysłu. Bo to jest brama do tego, żeby to, co jest w duchu, zaczęło rozwijać się w twojej duszy. Zakończymy listem do Efezjan, 3 rozdział. A jeszcze jedną rzecz miałem zrobić. Żeby to nam uzmysłowić. Te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy, te wszystkie cechy, czyli nieskazitelność, bezgrzeszność, synostwo, pewność życia, owoc, to nie są cechy wypracowane, ale darowane. Darowane. I to jest łaska. Że to nie jest wypracowane przez nas. To jest nam darowane przez ofiarę Jezusa Chrystusa w nowym narodzeniu. To jest nam darowane. I dlatego jedyną możliwością, żeby te rzeczy rozwijały się we mnie i w tobie, jest wiara. Zaufanie, przez które przyjmujemy to od Boga i przez co też te rzeczy są jakby pobudzone w nas i się rozwijają w nas. I zobaczcie do listu do Efezjan teraz, 3 rozdział. Przyjrzymy się temu miejscu. I zakończymy. List do Efezjan, 3 rozdział. Od 14 wiersza. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swojej chwały sprawił,
żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha. Czyli modlisz się, aby nasz wewnętrzny człowiek, nasz duch był utwierdzony, czyli to, co jest w naszym duchu, żeby było utwierdzone przez Ducha Świętego. I teraz, w jaki sposób Duch Święty nas utwierdza? Czytajmy dalej. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. Czyli pierwszą rzeczą, którą Duch Święty robi, to on utwierdza naszą wiarę. Bo to wiara powoduje realną obecność Chrystusa w nas. Następna rzecz, którą robi Duch Święty i to nas utwierdza, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Czyli Duch Święty utwierdza nas w taki sposób, że nas jakby osadza, gruntuje z zakorzenia w miłości Bożej, w Jego łasce. Następną rzeczą, którą Duch Święty robi, 19 wiersz, i poznać, żebyśmy mieli kontekst, jeszcze raz 18 kontekst, mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Mówiąc inaczej, Duch Święty utwierdza naszego ducha, przynosząc nam objawienie. Potrzebujemy objawienia, potrzebujemy wiary, potrzebujemy być utwierdzeni w miłości, potrzebujemy objawienia. Dlatego apostoł Paweł modlił się, też w liście do Efezjan, aby Bóg otworzył oczy waszych serc, żebyście mogli zobaczyć, widzieć tą duchową rzeczywistość. Posłuchajcie, to nie jest modlitwa o to, żebyśmy zobaczyli, jacy jesteśmy w duszy, bo my o tym wiemy. Bo my o tym wiemy. To, co jest w twojej i w mojej duszy, tak mówiąc schematycznie, wymaga przemiany. To wymaga przemiany. To wymaga, żeby zostało przemienione. Ale to może być przemienione w tobie i we mnie, jeżeli my jesteśmy zakorzenieni w nowym stworzeniu. I stamtąd czerpiemy. A więc zechciejmy się pomodlić na koniec. Powstańmy do modlitwy.